Właściwie to włączę już nagrywanie tego streama. Jest tu nasz stary znajomy Mormo. Gdzieś, nie wiem, poszedł na PvP. Powiedział, że mu napisał. Bad Mojo. Czekajcie, niech się... Dobra, stój ich świnio. No jak mi ktoś... Aha, on ją leczy, a nie bije. To chcę zamknąć. Co ja robię? Dobrze. Powiem wam tak, nie pamiętam już jak się w to grało, ale ogarnę za niedługo. Na pewno muszę swoją postać tutaj gdzieś poznać inne. Tego nie chcę, Monty nie chcę. Przetop nie. Muszę mieć jakiś sprzęt, jakiś armor. Scale armor. Czemu nie mogę założyć scale armor? Bo ja chyba nie mam w ogóle skilli. No, siema, cześć Asiek. Siema, Mormo. Już jesteśmy na live, jakby co? I tak się zastanawiam, jak się ubrać. I zakładam sobie scale'a i nie wchodzi mi na głowę, czemu? Nie, słuchaj, po pierwsze musisz sobie ustawić... Dobra, co muszę ustawić i czy... To mi dobrze powiesz, jak ustawić, czy będę lampką później? Zależy, jak chcesz grać po prostu. Teraz jest tak, że po tym nowym patchu masz możliwość... No masz dowolną możliwość, czyli wybierasz sobie po prostu sprzęt, armor po prostu do twojego stylu gry, nie? Czyli wszystko są otwarte, po prostu wszystkie skille są otwarte. No to czekaj, ale tylko gdzie jest w ogóle, skillka, bo ja nawet czyli... nie wiem, gdzie się postać. Role management, dobra, mam role management, bo ja nawet nie wiem, co mam do wyboru. Naciśnij sobie na początku P. P to jest, wiesz, paper doll, czyli... No to już miałem paper dollu, byłem. A no dokładnie. Mam siłę, dexterity, dokładnie. Int wisdom, to co było, staty. Cold, acid, okej, okay, cure. To są twoje staty. Naciśnij sobie teraz, okay. Albo nie naciśnij, po prostu idź za mną, dobra? Pokażę coś. Skill ogólnie się kupuje, wiesz gdzie my jesteśmy w ogóle w mieście naszym, nie? Więc... No dobra. Skille kupujesz Fighters Guild? A my mamy wszystkie? Mamy. A nie mamy Mage Guild? No mamy prawie wszystko, nie mamy wszystkiego, ale prawie wszystko mamy. A spele kupujesz w Mage Guild oczywiście, nie? Dobra, czekaj, szukam tego NPC-ko. Gdzie on jest? Nie wiem gdzie jest, u góry może. Dawno nie byłeś, źle jesteśmy. Chodź tu. Nie widzę napis rzeki. Ale ze mnie biedna postać taki. Wiesz czego mi brakuje tylko w tym Darkfallu? Tych ras, żeby one wyglądały tak jak kiedyś. No, to fakt. Tylko, kurde, że wiesz, bo przecież Mahirim wiesz, wygląda jak Mahirim. No wiem, inne hitboxy, inne ten... Inne hitboxy, robisz 6 razy, czy tam 7 razy, ile masz raz, wiesz, wszystkie armory na nowo, nie? Bo wygląd armor jest inny. I dlatego jest, wiesz, no, jeżeli chodzi o strony, wiesz, roboty po prostu, o wiele więcej, dobra. Dlatego fajnie teraz podejść, zobacz sobie combat skills, tam ci już pokazuję, no, co jest, combat skills, no trochę mi pokazuje, great club, archery, axe, dobra. Dobra, na początku powiedz, w którą stronę chcesz iść, skill no, mishera, no, czyli ja bym rangera, sobie... czy mele, nie, czy nie, na blisko, mili. Bo na mili, dobra. No w mili, no bo to najprostsze, nie? Dobra, ty masz 23 tysiące profesor, tak? Do wydania. Tak, to jakieś bym wziął coś, to co bym mnie ci tam radzi... Ja bym topór chciał duży, ale nie wiem, czy wolno. A ja nie mam w ogóle rasowych bonusów do czegoś, czy już nie ma? Rasowych bonusów jako rasy nie ma, ale są bonusy do sprzętu, czyli na przykład jeżeli masz topór, jeżeli Great Axe używasz, czyli to no, dużego, wiesz, no. Dużego toporu, to masz na przykład bonus na critical hity. Masz większą szansę na... Dobra, a czego się używa? Czego duchu używa? Pewnie miecza. Normalnie duchu używa na przykład tak samo jak ja Greatsworda, bo to jest wiesz taki, że tak powiem, no taki standardowy. To jest taki wiesz, uniwersalny. Uniwersalna broń po prostu możesz. Po pierwsze, dużo lutujesz tego, nie? Dużo tracisz, no. Bo to jest no wiesz, dobra, to może Greatsworda, bo ja zawsze co tak widziwiam i później nikt nie ma mojego toporka ulubionego, którego to używam. To sobie, co wbij ale sobie czekaj, po pierwsze. Greatsword, no mam to sobie kliknąć dwa razy. A nie, czekaj, Greatsword Master, a gdzie jest... Aha, dobra. Na początku to musisz być normalnego Greatsworda, czyli naciśnij sobie U. Tam masz skilla. Widzisz? General Skills, no widzę U, a to podejdź są moje skille. To są twoje skille, które już masz. Czyli podejdź pod Combat Skills. I w Combat Skills masz cały wybór wszystkich skill, które są dobra, dostępne, Greatsword. Jeżeli no, bo naciskam, bo i on chce co? Aha, Prowlessy chce za niego. Dokładnie. To mam dać na 100%? Tak, daj na 100%. Jak chcesz Greatsworda, to musisz, to jest dopiero pierwszy motyw, nie? Bo on potem kupuje. Czyli wbijamy sobie, wydajesz swoje skill pointy niby, czyli prowesy na... Dobra, tylko żebym źle nie skończył, Mormo, bo jedzie na ciebie jak coś. A dobra, 1200, stać mnie.
Dobra. No dobra, mam. Wbij na stówkę. I teraz jak wbiłeś na stówkę, możesz sobie teraz kupić Greatsword Master. U Heroes Guilda. Dobra, kupiłem. I co, tego też mam wcisnąć? I tego też musisz cisnąć na stówkę, żeby mieć, wiesz, masterkę, czyli jak największy damage robić, zadawać. Dobra, jakieś skille są do escape'a czy coś? Żeby mnie potem tak, nie dymali na każdym tym? Jako następne kup sobie Vampiric Strike. Ale czekaj, Greatsword Master na Master, tak? Na max? Tak, na stówkę. Na max, na max. No dobra. Kurde, mało kosztuje. Strasznie. No na razie kosztuje mało, jeszcze nie masz żadnych boosterów, żadnych buffów. A, ja wiem, bo to im więcej wydam prolesów, tym więcej one później inne kosztują. Nie masz jeszcze żadnych transferów kupionych, czy tam zmaksowanych. No, jeszcze jest, no dobra, ale w kolejność nie ma znaczenia? Wiesz co, tak dokładnie ktoś tam mówił, że niby jakąś tam ma, ale ja tam nie odczułem różnicy, ja nie wiem, no. Powiem ci teraz tak, że no, ja nie wiem, olej to na początku. Mhm. Naciśnij sobie U. Po pierwsze wbijemy sobie... U. Czekaj, U, no, co jeszcze? Dobra, mam U, General Skills może coś? Kurde, ja lubię skille do harvestingu, ale może nie będę. Nie potrzebujesz na początku. Wejdź sobie do Common Skills. Najważniejsze skille, które są w Commonie, to jest heal to mana, mana to stamina, dokładnie. Stamina to heal. No dobra, nie dać tego na maxa od razu jednym kliknięciem? Da się, wiesz. Jak? Bo ja to klikam może prawym klawiszem myszy, nie? Da się jakoś. Będziemy klikać jej dużo. Musisz chyba przytrzymać, wiesz? No idzie szybciej, może przyspiesz klik. Dobra, mana tu stamina, tak? Wszystkie transfery. Wbij to na... no w sumie na stówkę potrzebujesz. Tylko, że ty masz mało progresu, więc wbij to na 7-5, bo... A ja już na stówkę zrobiłem więcej... tu mana. No dobra, no spoko. No, wbij najpierw na 7-5 resztę, wiesz? Bo po prostu czym wyżej skill jest, tym więcej punktów wydajesz na to. Mhm. No, żebyśmy tak to zdali jakoś, tak żebyśmy najpierw pograć. No, żebym, wiesz, właśnie nie skończył później. No, dobra. Mam. I co teraz? Heal Selefa też masz? Nie. To też na 7-5? No, to kup sobie też na 7-5. No dobra. Co jeszcze? Czekaj chwilę, zobaczę. Co tam jeszcze mamy? Co by, no, co by się przydało na początku? Zapomnieli, bo w dupę będą. Easy. Warrior spoko. Może coś. Berserker. Teraz tak. Jasiek, chłopaki płaczą oglądając twojego streama, że ty klikasz pojedynczo dodając... No już przytrzymałem, już nie płaczą. Okay. Może Mormon mi powiedział, że wolno można trzymać. Pytałem się, jak jednym kliknięciem na 100% dać. No. Good luck. Greatswordy masz, nie? Wbite, no. Jak trzeba. No PvP za bardzo jeszcze się nie... Chyba ten nie będzie szedł, nie? Na początku. No jak to? Od razu idę na PvP, będę biegał i robił jako... Zabijał? Mówisz? No nie, no może nie zabijał, będę przyjmował ciosy. Będę dodatkowym... Ile? 330 hapsami dodatkowymi. Dobra. W polu walki. Czuję to. Słuchaj, naciśnij sobie I, to jest twój role management, overview. I tam no masz dobra, też... role, overview, jest jakiś... Op, kurde, coś dałem, coś tam. Fuck, jak to wyłączyć? Blueprint to jest twój build niby taki, pamiętasz, nie wiem, było kilka gier tam, nie wiem, coś tam było. A, wiem, no. Blueprinty się robiło, po prostu możesz sobie takie zapisać. Zapisujesz sobie po prostu twój build, czyli twoje skille. Możesz sobie zapisać. I robisz sobie numer, na przykład niektórzy mają, wiesz, jakieś buildy na PvE, na PvP, na nie wiem, na odkrywanie mapek, na przykład kupanie. Ale jak zapisujesz dużo... skille, to te skille nie zawsze są? Nie rozumiem. One są. Słuchaj, chodzi o to, że kupujesz sobie te skille, wykupujesz sobie skille i po prostu je możesz używać w różnych buildach, czyli mieszasz sobie skille, na przykład w jednym momencie masz trzy odskoki, nie mogę mieć wszystkich w ciągle. Nie, bo słuchaj, jak sobie wejdziesz, wejdź sobie na tą drugą zakładkę Attributes. Na tą trzecią, sorry. Kurde, znów kliknąłem, no ja to jestem. Trzecią ja skill tała, assignment? Po prostu taba sobie, tak dokładnie. I teraz na dole masz napisane, ile może mieć skilli, czyli number of school skills, może mieć 8. A, czyli 0 na 8, 0 na 1, 0 na 16, dokładnie, tak? Jedno ulti, czyli to po środku i 16, a czyli ogólnie 16 skilli. Aha, wszystko się staje takie jasne dla mnie już. Tak, czyli
jest taki, wiesz, niby masz możliwość wybrania wszystkiego. No jak w Ultimie Online możesz mieć, tylko że masz skill kappa po prostu tam mogłeś mieć skill kappa 700 ten, a tu jest, że 8 jakichś skilli konkretnych. Po prostu 8 skilli plus jedno ulti, nie? No dobra, no i gdzie to się buduje, jakby, czekaj. To ci właśnie tłumaczę. Czekaj, każdy z tych blueprintów to są te trzy osobne zakładki, tak? Znaczy jak zmieniam te blueprinty, to też jakby te zakładki po lewej to są te, te... No tak, jak chyba. Robisz sobie blueprint. A dobra, już wiem o co chodzi. Dobra, to mam pierwszy blueprint i co ja z nim robię? No dobra, no to zaczynamy twój blueprint, czyli wejdź sobie na atrybuty najpierw. I liczymy, że będziesz grał teraz warriorem, nie? No to pójdziemy najpierw w strange na przykład, nie? Trochę strange, czyli... trochę dexa. Aha, to są tylko te poziomy. Kupujesz sobie tego pierwszego boostera, pamiętasz jeszcze boostera z jednej dwójki? A tak, że pamiętam, że się robiło, że tak. Można było jakiś booster mieć jeden zapakowany tam, jeden coś takiego. Całkowicie. Ktoś tam więcej życia kupić. Miał, ktoś więcej miał czegoś tam. Dokładnie, teraz jest tak, to co, że... mam do strange'a, mam to kliknąć? Tak, idzie sobie strange. Ale to jeden. Mnie kosztuje coś? To cię kosztuje oczywiście prowesy, jak wszystko. A, 200, tak. Okay. Tak, pierwszy kosztuje 200, drugi chyba 400. I drugi też mam zrobić. Oczywiście. Do maksa? No, daj sobie najpierw na 3. Daj sobie na 3 na Strange'a i weźmiemy jeszcze jednego na Dexa. Sobie jeszcze, weźmiesz sobie jeszcze łuk. Mamy jeszcze kilka skill do kupienia, czyli dobra, nie kupiłeś jeszcze ten, ulti, które zagroszy. Nie kupiłeś sobie jeszcze Evade'a, czyli ucieczki, Stampede'a nie kupiłeś jako no, wiesz, taki odskok. Ustaw sobie... Dobra. Strange'a 3 i Dexa 1 na przykład, nie? Wtedy... O, Dexa 1, no dobra. I teraz sobie ojej, zobacz, no. Na dole masz Drag Equipment Type to Match i ten Attribute, nie? Czyli możesz sobie wybierać, dopasowywać sprzęt, armor, jak i bronię do... Znaczy w sumie podpisywać pod twoje staty. Czyli jeżeli używasz dużo Strange'a... No. Ale normalnie no, było strange, tak, że jak 22. Strange'a używasz, to... Kiedyś biegałeś tylko i wyłącznie jako nie wiem, jako puszka, nie? Czyli metalowy armor, cokolwiek. Mhm. Teraz możesz sobie po prostu podpisać, nie chcę biegać jako pucha, tylko chcę biegać na przykład jako, wiesz, nie wiem, jakiś kurde łucznik, taki szybki, bo no, chodzi po prostu o to, że różne zbroje mają rozjebane, różne... jakie to skomplikowane teraz, no ale mów, no, jest różne trochę, zbroje jest... mają różne co? Atrybuty, na przykład leatherowy armor jest po prostu, daje ci dużo szybkość, na przykład roby dają ci magnitude, czyli ale szybkość, wiesz, prawdziwą damage. Szybkość, czy szybkość ciosów, czy no, szybkość machania, szybkość strzelania z łuku, na przykład naciągania łuku i zależy... Dają, czy nie obniżają? Dają. Aha, czyli nago mogę wolniej strzelać niż w robie? Nago chyba strzelasz wolniej niż na przykład strzelasz w Intrigate, czyli w dobrym armorze leatherowym. A, oczywiście nie wszystkie ma tak, mają że jakieś inne... golasy latają z łuk, ma golas i napieprza wszystkich, bo ma skilla? Czy też tak? Nie ma takiego czegoś. Po pierwsze, musisz mieć minimum pięć części armoru ubranego, inaczej, jeżeli nie masz ubranego armoru, to dostajesz full kryty, czyli zawsze, nieważne czy w plecy, czy w klatę, wiesz, przecież trafisz z krytem, to żeby już nie biegali, to wiesz, chyba dobre jest, nie? No oczywiście, że dobre, bo kiedyś, wiesz, miałeś dobrą wróżkę po prostu, byłeś nagłusem i kurde, wiesz... No duchu latał przecież, kurde, w jakichś szmatach i wszystkich zabijał. I teraz no wszyscy latali, no, pod koniec. No dobra, no to co mam kliknąć tam na dole w tych... Ja ci dam jakiś armor, dam ci jakiegoś full plate'a, czyli weź sobie na Strange'a, chyba jest automatycznie, jako standard, jest metal crafted armor, tak? Mam i two-handed. Jako drugie two-handed, czyli to znaczy, że pod atrybut Strange'a... Ale ja, gdzie ja tu mogę drag? Przesuwasz ja sobie. Ty ale między czyma czym? Track and drop. No między armorami, między... Masz ikonki, aha, masz Strange. A, czyli ja mógłbym dać Elementalist Rope, dać sobie na Strange'a? Dokładnie. Czyli... I co to daje, bo dalej nie zrozumiałem. Jak co to daje? No. No co to daje, że ja dam Rope'a na Strange'a? Kurwa, dalej nie rozumiem no, tego systemu. No Rope ci daje na przykład bonus do damage'u ogólnie. Normalnie nie możesz biegać w robie, który jest w Haiti, na przykład, czyli bardzo ekstrawagant rob na przykład, nie? To jest rob, to jest masterki. Dobra, mocny, zostanie to najpierw będzie, ja się w miarę czasu grania, to się domyślę o co chodzi. Bo na razie ogarniesz, kompletnie nie rozumiem o co w tym jest chodzi, po co fajny to przekładać. Tutorial, wiesz, no dobra, no mam i do Dexterity mam leather to chodzi o to, że możesz założyć sobie bardzo dobry rob, czyli masz o wiele lepsze rezisty. Podpiąć sobie pod Strange'a, czyli możesz założyć high-endowy roll po prostu, nie? Który daje ci magnitudę, czyli bonus na przykład na... Ale co to znaczy, że podpiąć pod Strange'a? Bo ja tego chyba nie rozumiem. No, każdy ma wymagania swoje. Zobacz sobie na przykład na ten. Zobacz sobie na
Ale to chodzi o booster, że ja mam booster Strange'a i teraz będę nosił to, co sobie wybrałem, czy o co to chodzi? Jakie skomplikowane. No dobra, nieważne, walić to. No dobra, wybrałem, mam to, mam miecz i dwuręczne. Jest zajebiście. I co teraz? Dobra. Co mam w tych skillach, bo już chyba nie mam ich za dużo. Strange 3 i Guile masz jeden, tak? Czy masz, masz tego, nie? Masz tak, Dexa no, jeden. Mam. Dobra, no. Spoko. I co teraz? Teraz wchodzimy znowu w U, bo potrzebuję jeszcze kilka skilli. Mhm, no i co mam wybrać? Ach, ty nie masz kupionych. Podejdź pod fightera. I kup sobie jeszcze kilka skilli. Kup sobie skill, no. Na przykład kup sobie Evade'a. To jest w skill mission. Ale gdzie to jest? Evade. To jest taki fikołek, no, taki odskok. No, kupiłem Evade'a. Kup sobie Stampina. To jest takie dobiegnięcie w mele. Czekaj, ale to jest chyba w tym... Combat Skills będzie? To będzie w Warriors, sorry. Warriors. Ja nie mam tego, wiesz, ja mam wszystko wykupione, dlatego Stampin. Nie widzę tego. Stampin, dobra, no jakiś byk, dobra. Nie mam bandaża, dokładnie. Nie potrzebuję przypadkiem. Ile masz punktów jeszcze, rozdania? 13 tysięcy. 13 tysięcy, ale tych jeszcze nie wyskillowałem, bo ja je kupiłem, one już są na 100%? Nie. Nie, a bo to są skille. Skille są jako są, znaczy, że wiesz, że skille... Kupujesz nie... raz po prostu i później trzeba jeszcze je, wiesz, updateować, czyli raczej no skillować, wyskillować po prostu. Tak samo jak kupiłeś sobie Great Sword'a i musiałeś od 0 do 100. No zaraz, za chwilkę, wiesz, zobaczmy jeszcze, co możemy kupić. Co by tu ci jeszcze kupić? Ulti nie masz w ogóle, nie? Na początku bym nie. ci polecił no Stoic Defense na przykład. Warrior? Gdzie jest Stoic Defense? To jest ulti warriorowe właśnie. A gdzie te ultimate? To jest to są nieśmiertelność. Na nie na czerwono, to jest w A, jest Warriorze. Defense, dobra. Masz? No. Dobra, mam to brać 3000. Jest drogie, 3000 dobra, dokładnie. No wezmę, no. Dobra, wziąłem co tam jeszcze, co możemy jeszcze wziąć? Weź sobie jeszcze boostera, weź sobie do primalisty. O, jeszcze dwie rzeczy kupię i dostanę jakieś prolesy. Do czego mam wejść? Do primalisty, weź sobie. Czekaj, mam combat skill, skirmisher i warrior. A gdzie ty, jaki primalist, o czym ty mówisz do mnie? Warrior, Skirmisher, Elementalist i Primalist. Masz do wyboru, nie? Nie, mam Skirmisher i Warrior. Nie mam Elementalista i kogoś tam. I Combat Skills. Sorry, my jesteśmy w Fighters Guildzie. Tak, tak. No właśnie tak się zamyślam, chyba w innym. Czekaj, pomyślmy, czy coś jeszcze... Czekaj, jest, gdzie nie? ja... Mam światełko? Jak się tego skillu używa? Aha, tu. Dobra, olejemy to. Najpierw sobie trochę pozwiedzasz, zobaczysz... Światełko zrobiłem. Nie, no nie olewajmy, no to musimy to dawaj, zrobić. Dawaj. Spoko. Poszukamy najpierw jeszcze miecz gilda. Zobaczymy, gdzie możemy, co możemy tam zegar kupić. Zegar się zaciął, ludzie mi piszą na czacie. Co za ludzie, to ja odpalam zegar w takim razie. Poszukajmy zegar. Tego maga. Mhm. Chyba go mam go. Czekaj, bo ja cię zgubiłem, zegar włączałem. Gdzie tylko... To jesteś ty? Oko. No super. To mi się już podoba. Vampiric Strike'a kupiłeś, tak? Ale tego Arkanista to jest ten? Nie. Nie, to nie jest ten. Chodź za mną. Cofnij się. Ma słabe rzeczy. Merchant. To jest merchant. Słabiak, tego nie chcemy tam po tym. Wieść. Jaki wielki grzyb. To jest miękka faja. Miękka faja tutaj. Moja postać jakaś taka jest, jak piórko lata. Tak się wskacze teraz, że? No. Bo kiedyś trochę inaczej skakały tak. Te postacie. Jak na razie, co cięższy będę? Sprintujesz nie. W ogóle, czy... No to się dowiedziałem teraz. To chcieliście przede mną ukryć na pewno. Da. Zaraz by duchów wpadł i powiedział. Staff Bolt Mastery, to chyba nie. Nie. Dobra. Primalist, co mam? Primalist to masz, nie? Od Primalisty kup sobie na przykład Healing Blast, tak? To się nazywa chyba. To jest Healing taki fajny... Blast, no jest. No, dokładnie. To kup sobie Healing Blast. Okay, no. To jest twój heal, nie tylko dla ciebie, tylko możesz też twojemu kupowi rzucić sparty. A można wrogowi trafić? Wroga też możesz trafić. Tutaj nie ma. No nie. Wiesz, tu jest wszystko no otwarte. Wiem. Nie ma żadnego friendly fire, cokolwiek, nie ma targetowania, jest po prostu. Czysty. A tak z powiem, tego elementalista coś brać? Czekaj, kupiliśmy już. Kupiliśmy Healing Blasta. Kup sobie jeszcze Invigoration. To jest buff na ale ciebie. Z czego będziesz to miał jest? Pierwszego step buffa. To jest też z primalisty. Invigoration. Tylko z no drugiej dobra, szkoły, mam. Tak. Z no low, dobra, mam to, no. Z drugiej szkoły, tak? Dobra, 20 prolesów dostałem, nie chcę nic mówić, ale skill rośnie. Dobra, dostałeś? Co teraz?
Fita, dobra. No i na początku to jest taki standard teraz. Zobacz, czy masz, zobacz sobie, otwórz sobie U. Zobacz sobie w skillach w Warriorze, czy masz wykupione Vampiric Strike. To jest ważny skill na PvE. Nie, nie mam. Nie masz? Nie to mam. Musimy koniecznie kupić. To jest podstawa. To żeśmy kurde zapomnieli. No co ty myślisz? Ja mam tak ciemno w tych budynkach. Tutaj, słuchaj, tutaj jesteś w naszej jaskini, w naszym mieście. Wiem, szczurza jaskinia, szczurza norka nasza. Racy na hac, więc no wiadomo, że nie będziemy mieszkać gdzieś na zewnątrz, nie? A coś w miastach pozmieniali, czy dalej jest tak samo, że się buduje na tych miejscach, gdzie ten? Ogólnie tak jak było, miasta są budowane tylko i wyłącznie przez graczy, przez klany miasta można ale przejmować. Ale chodzi o samo budowanie, bo widzę, że na przykład lampy są jako osobne, ten na przykład lampy się stawia, czy nie? Tak, lampy się stawia. Lampy trzeba postawić. Gdzie chcemy, stawiamy, czy w konkretnych miejscach nie, są już predefiniowane? Są, jest po prostu template, gdzie możesz kliknąć po prostu na lampę, która jest już tam zdefiniowana. Dobra. Warrior, co ja miałem? Vampiric coś? Vampiric Strike. Vampiric Strike. No jest, dobra. No i już mam. Dobra, mam. Jeśli duchu nas ogląda i coś robimy źle, to niech się szybko, kurde... Niech coś mówi. Niech coś mówi, bo będzie później. Dramat będzie. Dobra, spoko, co teraz? Spoko, nie bój się. U. Teraz tak, teraz masz pierwsze skille. Teraz musimy je trochę podlevelować. Ile masz jeszcze progresów otwartych? Czyli to są te bez nawiasu. To są w prawym rogu. 7500. No to dobrze. Naciśnij znowu U. U to jest ogólnie twój skill bar. Mhm. Te skille pokazane. Dobra. I wchodzimy po kolei. Idziemy na początku. General skills, harvesting skills i crafting skills zostawimy najpierw w spokoju, bo ci się nie przydają. Na początku musisz trochę mopu pozabijać, jakieś progresy wbić. Combat to co? Combat skills, tak? Nie, wchodzimy w kombat. Wtrącę się tylko na chwilę wam, żeby powiedzieć, że Soul nie aktywował boosterów. Nie już aktywowałem boosteru, właśnie to masz, czułem, że coś brakuje. Kliknięte, a wykupione, ale nie a jak to się włączone. Aktywuje? A, jak masz już wykupione, kliknij na nim jeszcze raz lewym przyciskiem. Ale w obrazek czy w ten? O kurde! No to teraz, od razu poczułem moc. Tak, tak, no to teraz muszą, to już tak? Wiem. No tak. I u góry overview musisz potwierdzić haczykiem, nie? Primary potwierdzasz po prostu. Jakim overview? Nie zrobił. A, tu, na lewo, dobra, na primary, lewo, dokładnie. Okay, 30 teraz 30 sekund. Dokładnie, i ogólnie możesz co 10 minut zmieniać sobie builda, Boże, czyli to nie jest tak, że taka animacja. Leczcie mnie, bo moje ciało animacja może nie wytrzymać tej mocy, którą właśnie przyjmuję. Czekaj, skoczę sobie w łuk. Ale się kręcę. Jak się ruszę, to przerwie, nie? Tak. Od nowa. Tak samo jak ktoś do ciebie, wiesz, strzeli czymś, nie? Na przykład zada jakiś damage, to wiesz, czy przerwie. No dobra, mamy to. Co teraz? Teraz jak widzisz, masz lepsze staty. Masz więcej hapsów. No widzę, no teraz to już mnie nikt nie pokona. Teraz potrzebuję tylko prawie nieśmiertelny. Skilli. Prawie nieśmiertelny. Wejdź sobie znowu w ten Warrior? Opcję. Czuję Warrior, że teraz zakładka Warrior będzie. No i co mam? Na 75 teraz wszystko tak. Nie dojdę, pewnie. Nie ma szans, ale wbijamy sobie na 50 przynajmniej, więc sobie do Warriora i sobie wbij najpierw stambilę na, nie wiem, od początku idziemy od lewej. Co masz od lewej? Berserk. Olej? O nie, a już chciałem dawać minus. Bo minus, to jest okay. Szkoła, wiesz, to jest ogólnie, to jest sklewanie szkoły. A, że będę berserkerem, tak? No nie, po prostu wszystkie skille szkoły berserkera będą po prostu jakieś tam mocniejsze ogólnie, no. Tam mniejszy cooldown, mniej staminy, cokolwiek. Czekaj, może to tam masz jeszcze dalej. Mniejsze, bo ja ją tak ją dam na dół. Na pewno masz stampida obok. Mam stampid, no to daję, na no ile? To wbij sobie go na 50. Ale nie będę klikał, bo chłopaki tutaj. Facepalma no, wszyscy zrobią. 20 osób na sąsiednim kanale. Dobra, a to na 50 to tylko 148 kosztuje, no dajmy więcej trochę. Mówisz. No to dawaj, zaszalej i zrób sobie 7,5. 7,5, wiesz ile 7,5 kosztuje? Mało kosztuje, 7,5 kosztuje 500 nawet. Dobra, jeszcze masz kilka skilli. Już koniec. To dasz 7,5 czy nie? Nie, olej to, olej stapie. Dobra, stapie to daje 50. To jest wiesz, dobieg po prostu, nie? Do przeciwnika. Dobra, 50, idziemy tak. Dalej, co masz dalej? Battlebrand. Dalej. Nie Battlebrand, to też szkoła. Nie. Stoic Defense, Slayer i Vampiric Defense. Strike. Stoic Defense na 50 na pewno. No wszystkie ogólnie pociągnij sobie na 50, które kupiliśmy. No to się pytam, czy by tego... Myślę, czy że ważniejsze, żeby transfery podniósł sobie najpierw. No mamy transfery. A już mam na 75, wiesz? Aha, okej.
Chcemy rozdać dobra, na stoik defense. Tak, mało miało... stoik defense, tylko 150 kosztowało, wiesz? No dobra, na początku zobaczymy. Takie... Nie, chodzi po prostu o to, żeby to, wiesz, ty jeszcze masz staty nieskillowane w ogóle, nie? Staty jeszcze w ogóle, nie pociągałeś w ogóle. Ktoś na czacie się pytał, ile ta gra kosztuje. Kosztuje jakieś, nie wiem, 40 zł miesięcznie to wychodzi? Nie, słuchajcie, teraz, dzisiaj jeszcze kosztuje na Steamie 5 euro. Aha. To co, jakieś czas promocje i 5. Warto sobie, dokładnie. Ktoś chce dłużej grać, to warto sobie kupić jakiś pakiet na kilka miesięcy, to dużo dla niej wychodzi. Są pakiety na 3 miesiące, chyba na 6 miesięcy była jakaś tam jakaś oferta była i są co chwilę jakieś oferty. To dam co 10 do 15 euro. Euro. W tym pakiecie masz klienta gry plus 30 dni, tak? Ja myślę, że on nie powinien ładować w te skille w tym momencie prowesu, bo to tak dużo nie daje, nie? To dużej różnicy nie robi, on powinien staty sobie podnieść, on nie ma statów podniesionych. No, ale ja zapakowanie skilla na 50 mnie kosztuje 150 prowesa, to więc no. On ma 7 tysięcy wolnego jeszcze. Aha, 7k, więc. Znaczy wiesz, no staty dużo kosztują, wypadałoby, żeby sobie zrobił tą siłę tak do 70, nie? Zrobimy zaraz, tak? Zobaczymy, mu zostanie jeszcze. Najpierw siłę. Powinien zrobić siłę, a później to, co zostanie, no, położyć. Jak chcesz, to sobie może od razu statę podciągnąć, tylko że po kolei chcemy jechać. Nie to mam robić tego Battlebranda za 160? Nie, Battlebranda nie rób. Rób sobie dobra, Vampiric no Strike'a, dobra, no to mam już. Mam Slayer Blade. I Vampiric Strike. Pewnie Slayera nie miałem robić. Nie, też nie, bo to też szkoła. No to już zrobiłem. No to nic, to jestem 160. Vampiric Strike'a sobie. Vampiric Strike'a na 50, mam Stampede'a. Stoik Defense tego 50. Dobra. Stampede'a. Mam jeszcze zrobić te... Dead Eye, Brawler, Evade, wejdź tak? Sobie, wejdź sobie dokładnie do Skirmishera i sobie tam Evade'a wbij też na 50 i zaraz pociągniemy staty na górę. Dobra. Na minutkę napka. Też wszystkie skille z Skirmishera, które kupiłeś, chyba jeden czy dwa. I tak samo Primalisty też sobie, Healing Blasta podnieś sobie też na 50. To ja mam jakieś Primalisty, Healing Blast. Ja tylko wytłumaczę widzom, że ja mam postać, którą już stworzyłem kiedyś tam, jak zaczynałem. I był reset wszystkich skilli i statów i teraz jak sobie chcę pograć, to muszę wszystko ustawić na nowo, co i w ogóle się na tym nie znam, więc mi tu mormo tłumaczy, o co chodzi, ale ciężko mi idzie. Dobra, no to mam Healing Blasta i właściwie tyle, bo reszty nie kupowałem w ogóle. Dobra, Skirmisher, Evade, dobra, jest. Pila. Gdzie jestem? Primalist. W Primaliście, coś tam. Invigoration. Mam to robić? Na 50? Czekaj, patrzę do ciebie, co ty robisz. Patrzyłem przez chwilę. No jeszcze 6600 mi zostało. Tak, bo tu na streamie jest delay i ja nie widzę, co ty tam teraz robisz. No jest 30 sekund, 40. Jestem. Wiesz co, ile ty masz tych prowesów? Słowa jakoś jest na streamie u mnie ustawione. No mam 6600. No, Invigoration jest zajebistym skillem i... No to go robię tak na 50. Na 50 możesz sobie spokojnie wrzucić. No. No dobra. Jeśli na początku to jest trochę takie, wiesz, nudne, bo po prostu musisz najpierw sobie jakąś tam postać ustawić jako tako. No spoko, ja sobie tam wiesz, normalnie wiesz. Jest tak, że wiesz co chwilkę, nieważne co robisz w tej grze, zawsze wbijesz te prowesy. Czy nieważne, czy craftisz, czy idziesz na moby, czy idziesz na PvP, cokolwiek robisz, jakieś questy, czyli fity. A ja mogę na tych samych fitach, co kiedyś jeszcze ten? Możesz na tych fitach robić, jakby... do tego jeszcze AV dodało nie tylko normalne fity, które były już, które znasz z początku. Aha, czyli jeszcze jakieś dodatkowe? Fity, weekly fity dodali, czyli tygodniowe fity. A, dodali że coś party musi w ciągu fity, tygodnia czyli... zrobić, o zajebiste. Tak, dokładnie. Dodali party to... fity, czyli wiesz, najlepsze. Idziesz grupą na jakieś mocne moby na przykład i każdemu w grupie wpada ten fit, czyli quest, no to jest taki wiesz, taki inna nazwa questa niby, nie? I też są daily fity, czyli wiesz, możesz sobie dziennie jakieś fitki robić, tam możesz sobie tygodniowo albo z całym party iść sobie do jakiegoś dungeonu na przykład. Są też epickie dungeony, wiesz, zupełnie inaczej zrobione, które są, wiesz, dynamiczne po prostu, żeby przejść do jednego pomieszczenia, musisz najpierw zabić tam jakieś moby, naprawdę się drzwi otwierają. Nie? Nie możesz też uciec z tego dungeonu, dokładnie, chcesz. Nie możesz, jak wejdziesz, nie możesz to wyjść. Albo przejdziesz do końca, rozwalisz bossa z grupą, albo zginiesz. Albo utkniesz tam, nie? Albo utkniesz, albo ktoś cię zabije, nie? No wiesz. No to dobra, jest, no to czekajcie. Kończymy już te postacie, co? Tak. Musicie staty jakieś, gdzie się staty daje? Ja się mogę sobie tu autopromocję zrobić u siebie na kanale? W sensie, no rób autopromocję. Publikowałbym filmik z PvP z wczoraj. To wejdź, napisz coś na czacie, ja ci dam tego. Ja ci dam... Nie, miło się? Termita. Linka.
Nie, bo cię stajmautuje, właśnie dlatego ci mówiłem, żebyś coś napisał. No. Coś pisze. Chyba ci dałem permita, wiesz, spróbuj teraz linka wkleić, a jak nie, to dostaniesz timeouta na 10 minut czy coś. Dobra, wkleiłem. No dobra. Usunęło się. Nie, kurde, dobra, ja to wkleję za ciebie, tyle nie wiem, jak tam permita się daje. To jest filmik całkiem świeży chyba, nie? To jest wczoraj, nie? Ktoś chce zobaczyć, jak PvP wygląda, bo tutaj zanim dojdziemy do PvP, to trochę czasu upłynie. No, tak. Będzie bicie goblinów. Ogólnie wiesz, ja się... Tutaj dużo więcej czasu zajmie ci się ogranie w tych, że nabranie skilla, umiejętności jako gracz, żeby wiedzieć, wiesz, co z czym się je, niż tak naprawdę zrobienie postaci. To się zmieniło w stosunku do Dark Flag. Tak. Mhm. No dobra, to staty, chłopaki, staty i bo ja chcę z tej nory wyjść. Chcę zobaczyć świat. Już widzę wyjście, ale... Każe się głową nie da kręcić jak w tym, jak w Armie 3 muszą to wprowadzić. Tak mi tego brakuje w każdej grze, w której gram. No to jest nadal MMO RPG, nie? To nie jest FPS. No ale wiesz, głową by się można by było kręcić, nie? Wiesz o co chodzi, no, tak. Grałeś w Armę? Tak, Alt trzymasz i kręcisz, zajebiste tak. To jest. Każda gra to powinna mieć. Dobra, gdzie te staty się ustawia? Mam postać, a już widzę. Nie, tu jest do góry. Co, czego mam zapakować? Strange'a na maksa? Tak, tobie na początku będzie się tobie Strange'a, no. Ale ile go mam zapakować? Musisz mieć łuku, ale też by ci przydał, pokażemy jak cię w ogóle z łuku strzela chyba, nie? Wezmę ci jakiś łuk może. Ja tam strzelałem z łuku, ale o kurde, strasznie drogi ten. Ile mam tego nakupić, tego Strange'a? No właśnie, drogi. Ile wlezie Strange'a? No ale to mi już na nic nie zostanie, tak ma być? No właśnie, dlatego mówiłem, żebyś się najpierw siłę rozwinął. 76 mogę siły mieć. Dobrze, to już jest... Dobra. Na 23 no i co, i koniec? To jest dobrze. I nic mi nie zostanie. Na początku tak. Mhm. To wbij sobie 75, tak? Zostaw sobie. Ale na tym poziomie, na którym ty jesteś, to zobaczysz, że szybko się te prowesy wbija. No dobra, powiedzmy, że mam to, tak? I koniec. A łuku nie ćwiczę na razie, czy nie wiem o co. Nie ćwicz na razie. No, później sobie kupisz łuk. Prowesy, dobra, to co, zatwierdzam to, no i mi już nic nie zostało. Dokładnie, no jest spoko, no, że wydałeś pierwsze twoje punkty, które wbiłeś tam w becie czy tam kiedyś, nie? Dobra, moje świnie biorę teraz, cofam nią i do banku. A czemu ja nie mogę, powiedz mi, tej zbroi w końcu założyć? No nie wiem, ja tę zbroję muszę jakąś... Nie miałeś statu, bo to co ci starałem się wytłumaczyć, że poszczególną zbroję musisz sobie dostosować do statów, żeby jakąś dobrą zbroję ubrać. Musisz mieć staty, masz kryteria, masz wymagania po prostu. Każda zbroja ma jakieś wymagania. Na tej zbroi było? Czemu ja tego nie zauważyłem? Gdzie to na tej zbroi? A jak masz zbroję teraz? No mam jakiś nie scale. A i gdzie to jest? Teraz możesz na pewno ubrać, bo masz Strange'a. A Strange 20, to co ja nie miałem Strange'a 20? To ci odpowiem na pytanie na czacie. Tak, jeżeli ktoś chce grać w Siege'a duże bitwy, gdzie walczy bardzo dużo osób, to trzeba mieć bardzo mocny komputer. Dalej nie mogę założyć. Do takiej gry solo aż tak bardzo mocnego sprzętu nie potrzeba. Large scale, gra jest w ogóle wystawiona na large scale PvP. Jak daje dwa razy, no item can be activated in this co? In this inventory. Może, a no co ja chcesz ubrać? Używaj. No nie wiem, chcę scale helm. Scale'owy założyć na głowę. I tam jak sobie kursorem najedziesz, to co ci pisze, jakie masz tam wymagania? No wszystko mam na zielono, Strange na zieloną 20. Coś muszę robić źle. Coś kombinujesz. Może ja tego nie mogę się, z plecaka, ja muszę do inventory. Musisz mieć w plecaku, no. Już to właśnie się tak nagle zamyśliłem, że to musi być to. Zawsze tak było? Tak. Maku się nie wymienia ten... Inwentory był zupełnie inny system, Boże, moja ostatnia scale'owa tu liczę. Ale też nie mogłeś niczego prosto z banku ubrać. Dobra, ile mam tych wziąć? Kurde, jak się przekładało połowę tych... Możesz dwuklikiem też chyba wziąć to. Ale jak przełożyć część tych... Mam splity dawać prawym klawiszem, czy jest jakiś lepszy sposób? Ale... Co chcesz przykładać? Aha, nie, strzały, wiesz, dobra, strzały. Prawy split i weź sobie stówkę na przykład, nie możesz pisać nawet liczbę. No stówkę to szalejesz od razu, tu wezmę 50. Topory, to nie, ja nie mam toporu, nie mam miecza. Nie mam miecza, zgłaszam, że nie mam miecza żadnego, mam tylko topór. Czekaj. Coś ci stanie. A nie, czekaj, bo mam coś na przetopienie. To nie jest topór, Jasiek, to jest skillof. Killof to mam w plecaku. Możesz komuś tam killofem skopać dupę. Boże, ile ja mam pieniędzy? 2000. Czuję się jak bogacz. 2000. Dobra, co tu ludzie piszą na czacie? Jakieś pytania do gry, to od razu walić, nie? Może odpowiadać.
Gra nie powala grafiką, ale to jest ze względu na to, iż ona jest zoptymalizowana pod dużą skalę. Grafika jest... Podoba, grafa. Wiesz co, jak, też, jeżeli wszystko na high ustawisz, to naprawdę jest ładnie, jeżeli chodzi o grę, która jest właśnie podchodzi pod full loota PvP z, z targetowaniem. Ta gra też nie jest cukierkowa, nie? To jest raczej kurwa, ludzie w Tibie grają i w Metina i będą na grafę narzekać? No tak, w sumie nie ma w ogóle o czym mówić. Dobra, no dam ci jakiś miecz, co? Ja się potrzebujesz jakiś miecz? I w Minecrafta cisną. No weź mi coś zaoferuj. Czekaj, bo to nie jakiś bad mojo do mnie podchodzi. O, on ci daje coś tam jakieś. Coś akceptuj. Ty, ja mam tyle tych okien pootwieranych, nie wiem, czekaj, paper doll. Skills. Super Stoic Sword. Wiesz. Akceptuję, nie, czekaj. Boże, ja coś zaakceptowałem, nie wiem, co się stało, nie wiem, czy dobrze. A mam, dobra. Pewnie dobrze. B, masz backpack, po prostu otwierasz sobie i ci pokazuję wszystko, co masz tam w backpacku, nie? I teraz tak, teraz pochodzi, teraz musisz się skoncentrować. Czekaj, pod te muszę wsadzić ten backpack. Miecz muszę wsadzić gdzieś tu. Czekaj, co on ci Jasiek dał? On ci dał jednoręczne miecze? A powiem ci, że czekaj, no niech się zastanowię. To są Salentinowe czy Superiory? Bo nie widzę na streamie. Superior Stoic Sword. Aha, okej. A Sword of Superior... A Wisdom nie mam 40. O co chodzi? No nie masz Wisdom. Bo niestety jednoręczne bronie się skalują z Wisdomem, a nie... Ale ja nie chcę jednoręcznie, po co mi ktoś niejednoręczny daje? Tu muszę dwuręczny. No ja też nie wiem, po co ci to może dał. Chciał pewnie się pokazać na streamie, no co za... Tu przyjmuję tylko dwuręczne miecze dzisiaj. Morma, ty masz w ogóle... Da się jakiś zoom, że jak klikam przyciskiem, to zoomuje? Tylko Morma, czułku, wszyscy nie? Farmią i on tam nic nie ma. Może tam ja mam... Rogi. Co ty masz na sobie? Ja mam... Ja mam dendrowy. Ja tu mam jakiś kurde Prowless. Muszę to zamknąć, bo na pół ekranu mi wyskoczy. Co to jest? To też chcę zamknąć i to chcę zamknąć, okej. Okay. Pozamykaj sobie okienko po prostu, wiesz? Czekaj, patrzę na twoją postać. Mhm. Właściwie krasna, ale... No dobra. Czuję już... Ale ty masz wszystko ciemno u ciebie. Jezus, skille byś poprzyciągał już ty co... Ja mogę, wiesz... Zrobimy zaraz to, no. Mógłbym to rozjaśnić, nie? Nie, no spoko, wiesz co, ty grasz pewnie nie w full screenie, wiesz, tak? Oknie grasz? Tak, ale ja mogę nie widzieć w grze coś, można wiesz. Normalnie gamę ustawić, tylko na, oczywiście na full screenie, to jest ten drugi full screen, czyli... Patrz, co ja zrobię. Chyba, że masz... Jeszcze jedna toporna rzecz się czeka, Jasiu, ustawienia wszystkich bindów. No. Plus jest tutaj jego taki systemu, że robisz to raz i masz z głowy, ale jest to tak topornie zrobione. Można by to było lepiej rozwiązać. Też ustawiam wszystko, nie widzimy coś. No wiesz, dobra, co teraz? Dobra. Aha, ja czekaj, masz powiem mi coś, dasz jakiś miecz. No nie mam Salentinowego ani nic, ja mam same jakieś takie OP miecze, wiesz? Nie masz nic zwykłego. Mam coś, czekaj, znajdę, albo coś wrzuci może klanu. Żeby się zaoferował i wrzucił jakiś miecz. Jakiegoś Veyronowego czy tam... Czekaj, bo ja mam... Veyrona, nie, albo... wiesz co, ja zaraz zobaczę. Bo ja mam sprzęt... Nie, czekaj, na przetop mam. Nie, na przetop to nie. Nie, czekaj, na przetop mam... No mam jakieś miecze, ale nie wiem, które są. Po czym poznać, że jest dwuręczny? Pisze ci. Great Sword, napisane Great Sword, a nie Sword. Barbaric Sword. Na przetop to takie, wiecie, z mobów. O, mam jakiś Great Sword na przetop. O, jest. R10. Masz? No. Znalazłeś już R10? No, jakiś najprostszy. Ile ma dura? Ta. Gdzie to jest dur? 56, dobry jest. Pięknie, spoko. Dobra, teraz słuchaj. Naciśnij taba. Pojawi ci się ikonka znowu skill management, nie? No, zależy, czy skliknę skillę. Bad Mojo Ask coś tam. Aha, dobra, mi znów coś chce dać. Naciśnij jeszcze raz. No, mam, dobra, masz, no mam skill. Masz twoją paletę skilli, tak? No. I po prawej masz dwa okienka, left hotbar i right hotbar. No, jak mam. Patrzysz, jak wyłączysz sobie escape'a, to masz po lewej i po prawej masz takie hotbary, no, nie? Mam hotbary, no. Dokładnie. I je przełączasz normalnie, jak nie przestawisz sobie, jak my na przykład mamy przedstawione, że my nie używamy tego
żeby sobie z lewej strony na prawą przechodzić, tylko od razu nam kastuje. Tak jak na przykład, nie wiem jak ktoś Rowrola na pewno zna smartcasty, czyli wiesz, używanie skilla od razu bez potwierdzenia myszką, nie? To samo można to z zakwalu zrobić, tylko gdzieś tam też nie było. Jak widzisz, przy każdym okienku masz, przy każdym kółeczku masz taką na przykład klepsydrę, masz taką strzałkę i piorun, nie? Dokładnie. No. I te trzy rzeczy są bardzo ważne, że zależy jak grasz, albo jak ci podoba, jak lubisz, jak potrzebujesz do twojego builda. Ustawiasz sobie klepsydra. Czekaj chwilę, ktoś mi daje trailer. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jak gram jeszcze. Już ci wytłumaczę. Dobra, dzięki. Styknij, jeden miecz potrzebujemy. O Jezu, patrz. Nasz klan od razu zaoferował tutaj dotację do ciebie, Jasiu. Boże, dostałem na miecz? Czuję to, czuję, że będzie miecz. Myślisz? Mhm. Byłeś grzeczny? Byłem grzeczny, kurde, byłem najgrzeczniejszy. Święta ominie, wszystkie święta. Gra jest ciężka do ogarnięcia przy pierwszym kontakcie. Po to jest mentalny system. Ile ty masz prolesów? 344 tysiące, ten ma retel 300. Skąd ty masz tyle? Masz więcej niż w ten, niż w duchu. Wiesz. Superior mi. O kurde. A, bo tarczy jeszcze nie miałem, no tak. Dokładnie. I żarcie też damy ci. Jakieś... potki. Oczywiście potki też robione własnoręcznie przeze mnie. Grałem na darmowym weekendzie, ale nie ogarnąłem, ktoś napisał na czacie. No tak, tylko wiesz, ciężko jest... Ale ja nie pamiętam, jest na początku, to nie jest trudne na początku, bo jakby masz po kolei pierwsze prolesy robisz i on tam jest taki tutorial, mówi co masz robić, nie? Wiesz sobie jeszcze łuk, wiesz? Czemu ja das dostałem? A to jest do czarowania? To są proszki. Bo jak kupiłeś sobie skille primalisty potrzebują prochy, nie? Tak samo jak Ranger potrzebuje strzały, to potrzebujesz prochy, jeżeli używasz skilli. Dobra, zatwierdź u góry, paczek. No, zatwierdzam i teraz do banku. To. No jeden miecz sobie weź po prostu ze sobą. No nie? Tak, to sobie teraz ustawimy sobie trochę skille. Nie tylko wiem, z tego co pamiętam, najpierw otwórz. Czekaj, ja najpierw... Szybko wtrącę. Dobra, słuchaj, otwórz sobie, jak zbankujesz, ja nie wiem czy... Powiedz, kiedy będziesz gotowy. Ja już bankuję. Ogólnie twojego banku nikt się nie może ruszyć, nie? Czyli nikt się nie może włamać, cokolwiek. No, to twój wiem, bank no, jest to zawsze, zawsze, wiesz, safe po prostu. Tak samo klanowy bank jest też. Są dwa osobne banki. Wszystko, co masz na sobie, może ktoś cię zaatakować na zewnątrz i cię zabić. Zwaliłem akcję, ten 110 potrzebuje, czekaj, a to 40 czegoś. To jakieś same takie mi dał miecze, co ja tego używać no, nie ty masz 20, a nie, tego mogę. 20 tysięcy probesa, no jeszcze nie możesz za bardzo sobie. A jak coś, to musisz buildę przestawić i nas to wykombinujemy. Ja też nie mogę. No dobra, będzie dobrze. Jest. Jest łuk. Tak, czy też nie możesz, też masz... No, ty nie masz statów za bardzo, wiesz. Na początku nie możesz... No, tak... robimy wszystko. No i mam ale już... Ale mobki dropią na... też te pierwsze armory, żeby ktoś się, wiesz, jak ktoś nie ma najpierw sprzętu, cokolwiek, to radzę iść na mobki najpierw, bo one dropią te rank 0, czyli wiesz, tier 0, armory i bronie dropią, więc nie ma w ogóle problemu. A poza tym zbierasz później macy, zbierasz jakieś tam resursy, idziesz sobie do safe zone. Safe zone to jest nic innego jak taki NPC miasto, gdzie wszyscy mogą mieszkać, się zbindować. Tam masz wszystkie crafterki. No to wiem, no to tak jak i było, nikt się nie może zabić, nie? Po prostu masz wokół taką małą otoczkę. No, ale jak jestem w klanie, to chyba mogą, nie? Czy z nami jak jesteś w klanie, nie też nie mogą. Safe zona jest ogólnie dla wszystkich po prostu safe. Nie? Nikt ci nic nie zrobi. No dobra, to czekaj, czyli mam miecz, dla nowych mam... graczy, którzy nie potrafią się, wiesz, ogarnąć na początku, wiesz, mieszkają sobie w safe zone i po prostu mogą sobie tam najpierw pierwsze crafty zrobić, pierwsze resursy pozbierać, pierwsze mobki zabić bez ataku innych graczy na przykład, nie? Jeżeli nie chcesz, żeby ktoś się zaatakował, czy coś. Tam jest taki pierwszy noob dungeon, że możesz sobie pierwszego dungeona sobie odwiedzić. Dobra. Co teraz słuchaj, z tymi skillami? Byliśmy na etapie skilli. Dobra. To jak standardowo otwieramy U, czyli wiesz, klawisz U, czyli twoje skille i I, U, czyli a nie... jako U i I. Dobra. U i I. Tak. No dobra, no. Dobra. I teraz przejdź sobie na zakładkę skills. To jest po prawej u góry, masz taki ołówek tam, nie? Masz sobie edit skills.
Ale gdzie? A, tu widzę, no. Dobra, mam widzisz? Edit. Dobra, no, i masz teraz tak, masz left i right hotbar, nie? No i co robię teraz? To są twoje dwa kółka, to tym samym możesz sobie, tabem sobie po prostu otworzyć. I teraz musimy przeciągnąć skille drag and dropem po prostu, które skille używasz. Dobra. A których ja używam? Na które hotbary, czyli, słuchaj, hotbary są podzielone, wiesz, na 1, 2, 3, 4, 5, czyli wiesz, wszystkie klawiatury po prostu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I są podzielone na lewo i prawo. My na przykład mamy pobindowane trochę inaczej, ale to jest, wiesz, zupełnie inna sprawa, że my po prostu kastujemy niektóre skille od razu, na przykład transfery, żeby nie potwierdzać, bo każdy wie, że jak się szybko, wiesz, transferować w walce, to nie potrzebujesz potwierdzić, tylko szybko zrobić, nie? Najlepiej wszystkie rzeczy, które chcesz kastować instant, przyciągnij sobie na prawy hotbar. Czyli co, transfery? Transfery, heal selfa, nie wiem, disabling blowa, buffy, wszystkie, które masz, na przykład masz invigoration wykupione, nie? Masz healing blasta wykupionego. Heal self, invigoration, dokładnie, heal sobie ustaw, blast, jak potrzeba. Co tam jeszcze? Ja bym ci radził pod jedynką na przykład, nie wiem, no, heal selfa sobie wziąć, pod dwójką. I wejdę transfer. Gdzie dać? Idzie ci wygodnie na początku. No, na początku to ja i Vayne będziesz często używał, więc takie, żebyś, wiesz, mógł szybko to ogarnąć jakoś, nie, żebyś mógł. Dobra, co jeszcze mam tego? Vampiric Strike? Vampiric Strike też będziesz używał na PvP. Stoic Defense na też? Stoic Defense jest ulti, będziesz to trochę mniej używa. To się samo nie używa, to musisz też użyć, wszystko musisz użyć, nie ma skilli automatycznie. Daj tam, gdzie transfery, sorry. Daj sobie i tam, gdzie transfery, a Vampirica najlepiej pod jedynkę. Pod jedynkę na tam po prawej, czy po jedynkę po lewo? Po lewej. No dobra, no mam. Ataki po lewej, a wszystkie buffy, wiesz, takie rzeczy, które byś rzucał, wiesz, praktycznie równocześnie z atakami, na prawo. Żeby ci się nie myliły przyciski, wiesz. Spierdalanie dam na pierwsze miejsce. I wejdź. Wyjść. Kurde, potrzebne najbardziej. No dobra, i co jeszcze? Czekajcie, czy ja coś jeszcze mówię? Gdzie ten Stampede? Wszystko kupiłeś, Stampede kupiłeś, kupiłeś Evade'a, kupiłeś Vampire tak, Strike, kupiłeś Stampede, dwa buffy. Stampede jest pierwszy u Berserker. A jest, Stampede gdzie mam dać? Na prawo? Nie. Na left. Na lewo daj. No dobra, co jeszcze? Ja używam na prawym. Kto jak lubi, no to jest, wiesz, kwestia po prostu... Jak ja do ósemki dojadę na prawym? Po lewej nic ale nie dlaczego mam do ósemki? Możesz, sobie zmienić klawisz, na lewo. Możesz sobie pod coś wygodniejszego przypisać ten przycisk. Słuchaj, każde okienko, każdy hotbar, czyli każdy, możesz sobie podpisać pod inny klawisz później, nie? Czyli na przykład, który masz pod, nie wiem, prawy hotbar, pod ósemką możesz sobie podpisać pod E, albo pod R, albo nie wiem, nie? Pod dwójkę, trójkę, jak lubisz. Czaję. Trzeba sobie po prostu później skonfigurować, wiesz, dopasować, jak potrzebujesz. No rozumiem, dobra. I teraz tak, są teraz te trzy okienka obok każdego skilla na przykład, nie? Masz tą klepsydrę, jeżeli skill jest na cooldownie na przykład, albo jest niemożliwy do użycia, bo na przykład brakuje ci staminy, albo many, albo jakiegoś statu, to ci automatycznie kastuje wtedy default attack, czyli wiesz, ruch na przykład tak, mieczem, albo strzał. Trącę, to będzie łatwiej zrozumieć, bo Jasiu, to co masz na prawym hotbarze, jeżeli wybierzesz jakiegoś skilla, to aktywujesz go prawym przyciskiem myszki. A to co masz na lewym, aktywujesz lewym, nie? A dokładnie, no. No dobra. To fakt, no, dlatego to się różnie robi. I wszystkie transfery... I teraz, jeśli ja kliknę przycisk, to on defaultowo mi się wybierze, ale jeszcze nie użyję, tak? Tak. Jeżeli zaznaczysz ikonkę tego pioruna koło transferów, to za każdym razem, jak wybierzesz skrót klawiszowy do transferu, to on się od razu automatycznie zacznie kastować. No to ja chcę tak mieć. To zaznacz sobie te piorunki przy tych skillach, które chcesz, żeby się automatycznie kastowały. Czyli praktycznie wszystko na prawym, poza Evade'em. A nie, a tego, a Healing Blast nie da... Nie, trafi nie Healing Blast też nie dawaj pioruna, bo to będziesz dobra. Celował. No dobra, i coś jeszcze? Te po lewej coś z tym? Oprócz tego takie małe kółko przy każdym skillu widzisz. Można zrobić coś takiego, że przyciągniesz tam jakąś broń i wtedy jak wybierzesz na przykład Healing Blasta, to on od razu automatycznie ci wybierze staffa, który będziesz miał przypisany do tego spela. Aha, musiałbyś z plecaka ja down staffa na przykład przyciągnąć. A ja mam jakiś staffa? Masz down staffa na pewno w plecaku. Na backpack. A i żeby wykastować Healing Blasta i Invigoration, potrzebujesz Spirit Beaten ze sobą nosić, ale ludzie napiszą. Dobra, czyli do transferów daję różdżkę, tak?
Do czego jeszcze daje różdżkę? I do Invigoration. Nie, nie, różdżka jest tylko do Healing Blasta i do Invigoration. Dokładnie. Pod transfery żadnej broni nie podpinasz, po co, ja? Dobra, a miecz pod co mam podciągnąć? Miecz sobie podciągnij pod Vampiric Strike'a na przykład? Nie, 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 bez sensu. Akurat miecz będziesz dobra. Ręcznie wyjmował, a skille, wiesz, nie musisz, wiesz, mieć do tego przypisanego miecza. No dobra, bo to mam już to porobione. Za każdym razem, jak zginiesz, to musiałbyś, wiesz, nowy miecz tam przypisywać i tak dalej, to nie ma co się z tym bawić. Dobra, czaję, o co chodzi. Jak masz ustawione no skille jako tako, to no możemy wyjść w sumie. Aha. Na zewnątrz. A gdzie, zobaczyć. Bo ja nie mam w ogóle zbindowanych tych. No, ale nie mam jeszcze tego. Zrobić, Mormo. Jeszcze nie mam zrobić na to, dole. I to co wybrałeś, Jasiek, wejdź na tego górnego taba, tam gdzie ci miga ten ptaszek i zaakceptuj. Aha, dobra. No on będzie się 30 sekund zmieniał. Tak. Jeszcze. Dobra, ale jak to na te dolne, bo ja na tych dolnych paskach jeszcze tego nie widzę w ogóle, tych skilli, nie mam ich. Dobra. Aha, bo ja to muszę zaakceptować, o to chodzi. Wtedy one się pojawią? Tak. A no. Mogę miecz tam przeciągnąć gdzieś? Na przykład miecz możesz, ale jak skille zmieniasz, to musisz na sobie builda odświeżyć, nie? Czyli... No, bo ja nie wiem gdzie tego... No bo 10 minut czekać. Smartcast ja chcę na przykład i wybrać miecz, broni, ale nie broni możesz zawsze... Możesz zawsze zmienić, ale ten, ale zmienianie już kompozycji skilli... Wiesz o co mi chodzi, mam teraz miecz i jak mam go na łuk zmienić jednym przyciskiem? Paperdolu, quick itemy. Tam gdzie no masz swoją postać ubraną w armor, pod spodem masz takie kółeczka. Tak, no to nie? Dałem to, tylko nie pamiętam jak to się wybiera. No to musisz sprawdzić rolką w windach. Potem masz to masz rolką. To mam pod rolką? Tak. A, dobra, mam. Na górę okay. Standardowo. Normalnie sobie wiesz, podpinasz sobie jakieś klawisze. I na przykład mam na myszce, nie wiem, ja mam DR na przykład i mam pod kciukiem, wiesz. U góry kciuk to jest. Pierwszy guzik to jest u mnie miecz, drugi to jest łuk. Mi automatycznie zmienia, nie? Po prostu. Na przykład, to jest, wiesz, kwestia, jak kto lubi, nie? Tylko, że te quick itemy sobie po prostu podpinasz sobie pod ten, pod jakieś klawisze po prostu, nie? Czy na myszce, czy tam... Dobra, skoczyłem. A jak się zmieniało w końcu te bary z lewego na prawy? Q i E. Aha, dobra. Czyli teraz mam jakiś vampirik. Mm-hmm. Nawet nie próbuj się z tym oswajać, bo tak się dokładnie. Nie da grać na dłuższą metę. Wszystko na krótko się binduje. Chcesz być pro, to musisz, wiesz, krótko bindować. Czyli smartcasty i klawisze, wiesz, pod skille od razu, wiesz. Podbić sobie, że nie zmieniasz sobie podbarów, bo to ci, wiesz, pieprzy później bardzo. Dobra. Aha, bo ja nie mam tych bitsów całych. A nie miałem tego w plecaku. Ile mam tego wziąć ze sobą? Znaczy bitsów? tych. Weź kilka, no z 20-30, to... nie masz tych dam ci. Nie, czekaj, mam Dust i mam Spirit Beats. Czemu nie mogę tych skilli używać? Bo nie mogę się. A, to nie powinienem mieć gdzieś różdżki? One działają tylko z różdżką więc. To czemu je. A nie mogę ich po prostu kliknąć? A, dobra, kliknąłem. Okej, okay. Same się aktywowały. A co daje ten? Co daje ten taki, kurwa, jak to się nazywało? Invigoration, let the force... Invigoration. No bo włącz sobie. Przez jakiś czas regeneruje ci hapy powoli i odnawia ci manę powoli. Haps i stamina. Który działa przez dłuższy czas. Dobra, to co wychodzimy stąd, gdzie jest moja świnia? Tutaj. Nie wiem, gdzie ją straciłeś. Bindy sobie ją zostawiłem. Nie, to nie jest moja. A nie, to jest moja. Dobra, się... nawet jak nie... Prawa strona nad literką i masz ten monitorek z settingsami, nie? Słuchaj, prawa strona nad literką i nad jaką literką i o czym mówisz do mnie? Wywołaj menu. Menu. No. UI, UI. Monitorek nad literką i. No mam opcję, no i co tam są bindy, gdzie bindy, są bindy? Bindy sobie ustaw, żebyś sobie wybrał przycisk do sprintowania, albo najlepiej togla do sprintowania. O Boże, ale ja do sprintowania chyba shift używam, czy to źle? No tak, używasz tego, ale możesz nie używać. Możesz a czy zrobić mogę sobie jakiś. Biegać? Możesz przycisk sobie zrobić jakiś tam F12 czy coś, czego rzadko używasz, żeby tylko włączać i wyłączać sprinta. I on ci automatycznie będzie sprintował. Słuchaj, popatrz na mnie. A widzisz mnie? To zrobić? Widzisz no, mnie? Czekaj, no widzę cię, no. I zawsze jak się loguję. A czy teraz idę normalnie? Jak się loguję, włączę sobie autosprinta i już nie muszę naciskać nic i mi sam sprintuje bez przerwy. Mam spokój. Nie mogę pod shiftem zrobić autosprinta? Szkoda shifta.
To jest dobry klawisz. Przyda ci się na jakieś lepsze spele, wiesz, na skille jakieś. Dobra, to czy, a gdzie to jest tam auto na... run, toggle run, czy to... Toggle, czy to, toggle auto screen się bardziej. Toggle auto screen się nazywa. Toggle backpack, toggle... I poczekaj na mnie minutę. Toggle activate, toggle... Toggle radial menu. O, gdzie jest toggle sprint? Może tutaj gdzieś. Toggle... Gdzie to jest? Duchu, gdzie jest bieganie? Nie widzę tego. Ja się tego. Nie pytaj, ja jestem, wiesz, wnioskuję za tym, żeby te bindy podzielić na kategorie, żeby nie były wrzucone do jednego worka wszystkie. Albo żeby się dało je sortować chociaż automatycznie. Fix toggle, map toggle, take toggle, action bar, size. Enable auto sprint. Miałem przez chwilę na streamie, przejechałeś po tym. A, enable, dobra. No to... Enable jestem? Auto... Czekajcie, jak to się przypisuje. Dam F1, nie? Na przykład. Czekajcie, zobaczę. No i już biegam. To się szybciej stamina zużywa, rozumiem. No też. No dobra, no to jestem na swojej świni, no. Jedziemy stąd. Dobra, jedziemy stąd. Jedźmy. A broń, co masz zbindowaną? Pod nic. A, co, jakie masz bindy do itemów, do żarcia, do speli? Mówiłem, że będziemy jeszcze musieli. Nie mam jeszcze, nie mam żarcia nawet w plecaku. No chciałem już przygodę mieć. Ustaw sobie już jakiś przycisk pod to, a później sobie przyciągniesz. Słuchaj, masz, tam, jak masz myszkę? Mam... Tam stafa ma, nie dawaj mu żadnych innych stafów, tam są spokojnie wystawa. Nie, myszkę. A, myszkę mam tego, mam Logitech, mam pod jakieś przyciski. No mam, ale czekaj, do czego ja ich używam? A, już wiem, do czego używam. Do mutowania się na TeamSpeaku. Halo? Mhm. Ale już tego nie robię w sumie teraz, bo... Słuchaj, chodzi po prostu o to, żebyś miał dostęp do trzech, przynajmniej trzech... Na początku dla ciebie jest ważne, wiesz, przerzucenie na przykład między, nie wiem, dwoma na przykład, nie? To czekaj, ja tu muszę w ustawieniach usunąć to. Gdzie tu są bindy w TeamSpeaku? Hotkeys. No, hotkeys, tylko nie. Options, hotkeys. Dobra. Się poświęcę. Dobra, mam trzy przyciski, no. Dobra, to słuchaj. To zrobię tak, ten do przodu to będzie mój miecz. Wejdź do opcji czuję, sobie. Wejdź sobie no. Do opcji, do input binding options. Select. No, no i teraz gdzie tak. Jest, które to są stop. Teraz sobie zeskroluj sobie na dół i tam masz opcję. Mówię, nie o motki. Activate quick item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To są no. Twoje quick Dobra, to jest iconki, jeden. Wiesz, pierwsza to jest oczywiście ta bardzo z lewo, znaczy z lewej. No i sobie ustawisz po prostu, nie wiem, pod pierwszą. Dobra, druga to jest ten, a trójkę? Trójkę sobie ustaw gdzieś tam. No i spróbuj sobie. Nie mogę tego środkowego dać. Kurde. Już nie mam więcej przycisków. Mogę jeszcze pod przycisk środkowy myszy, ale nie, pod środkowym coś było, wybieranie. To scrollanie. To jest chyba, no, dokładnie. No mam przedni i tylni, no tyle mam. Mam jeszcze jeden, ale on coś nie działa. Chyba jest... rolki nie możesz... Właśnie nie da. Nie, rolki da się, nie. No mogę rolkę, ale nie chcę. Teraz tłumaczył. No właśnie. Już i tak nie, ja rolkę mogę. Nie da po prostu. Jaś, ogarnij się. Masz no dałem rolkę i mogę wybrać rolkę, ale nie chcę rolki wybrać, bo rolką wybieram no to te inne. Nie wybiera rolki, wybierz sobie jakieś inne. Nie masz innych klawiszy na myszce? Masz tylko lewy i prawy? No nie mam jeszcze jakiś masz... plus minus, ale no do czego to było też tak? Do... To może być. Jakie kulce. Nie, ja mam myszka? Do prędkości myszy, nie chcę tego, nie chcę to. Dobra, no to słuchaj, to wybierz sobie inaczej, no to wybierz sobie na przykład, nie wiem, co masz pod G na przykład, albo B. Nie, B to jest backpack, czyli nie G wiem, i H pod G na przykład. Mam, nie wiem, pod H G jest... nie mam nic. No to weź sobie, wybierz sobie quick item 1 na przykład, jeżeli nie masz miejsca na myszce teraz. Ale ja mam, nie, jeden mam pod jednym myszki, dwa mam pod drugim myszki, to jeszcze chcę quick item 3, tak, dać. Aha, mi no niepotrzebny. To sobie wybierz G, no przyda ci się, spoko. No dobra. Dam ci na przykład skinera do tego, albo dam ci tarczę, albo cokolwiek. Ale G do czegoś było, bo mi on czekał na zaakceptację, chyba jak odbindowuję, to czeka na akceptację. Nie wiem. Teraz nie będę mógł kopać. G to nie jest do kopania? No nieważne, dobra. Tam ci jakieś strzały. Moja świnia walczy. No dobra, co mam robić teraz? Wiesz to? Słuchaj, skoczę po skinera jeszcze szybko i wyjeżdżamy. A dobra? Właśnie, bo ja mam skiner przecież na pewno. Masz przy sobie? No nie no, przy sobie w nie, banku. Ale mam w banku. Okej, ja pojadę po jakieś.
Czekaj, w banku muszę mieć skinner. Czekaj, gdzie to było? Tools. Kill offy. Daj mi w ogóle X-a na tym, na klanowym czacie. Mam skinner. Daj mi X-a na klanowym czacie, żebym cię widział w teamie, wiesz? Mhm. Żeby tłumaczę, bo to widać i na minimapie, i też na dużej mapie. To jest bardzo przydatne. Gdzie jesteś, wiesz? Dobra, no, dałem wiesz, sobie skinner pod G. Teraz z nim wyjdziesz z miasta, albo ja, zabiją, no, mamy gwarantowany stream snipe. Myślisz? Czemu? Kurde, świnie mi ktoś ukradł. Już wiesz, Insidia na pewno ogląda, bo widziałem, że się odzywali na czacie. Wiesz, to musi być ten, musi być, to zróbmy zasadzkę. Zróbmy zasadzkę, dobrze po polsku nie rozumiem. Ulubieńcami serwera, wiesz, Jasiu. Kim? Ulubieńcami serwera. To dobrze, ej, czemu mi świnie ukradłeś? Normo. Ja ci ukradłem? No to jak nie? A masz, miałeś swoją? Ty, a pod G się nie chowało świni? Nie, pod F się chowało. Despawn, use. No dobra. O, zabiję mu świn. Ach, brama, tylko żeby zdążyć. Udało mi się. Ale pusto tu. Brzydkie widoki mamy na zewnątrz, zgłaszam. No co ty? Wilhelm jest? Głupia gra, można kraść świnie, nie, jednak nie gwiazdka. Świnie. Dawaj no. Świnie, bo nie ma świnie. Pierwsze co, ja nie wyszedłem z miasta, już mi świnie ukradli. Polacy, polski klan. Dziwisz się? Dałbym 5 gwiazdek, ale ukradli mi świnie. Słuchaj, dobra, pojedziemy może na jakiegoś spawna, zobaczymy jakieś mobki. No, pojedźmy, no, powalczmy coś z jakimiś mobkami, żebym ja się w ogóle wiedział, gdzie ja mam, wiesz, fire'a, gdzie kurde... Co? Coś już dostałem, damage na świnie poszedł. Leszcz. Ty, czekaj. Ja zejdę z mojej świni i patrz, co ja jej zrobię. Co jej zrobisz? Heal świnia. Nie chcę wiedzieć. Robisz to nie świnia. Działa. Nie da się leczyć świni. Da się. Kurde, damage dostała. Co to było? Aha. On leczy się, no trochę się poleczy. Dobra, jadę. Po co mi tarcze tamten? Aha, bo to jednoręczne, ale ja nie chcę to jednoręczne, to dla zbyt zaawansowana technika dla mnie. Ty Mormo, czemu tak ten? I przełączam się, wiesz? Czemu ty z buta? Bilda sobie zmieniam. No bo ktoś mi świnie ugrodł. Tak się ja tu widzę takiego jednego Wilhelma, wiesz? Widzę takiego jednego Wilhelma, który nie miał. Nie możemy się doczekać, kiedy do gry dodane zostaną kozy, bo tam wtedy będziemy mogli z Goat Simulatorem konkurować. W jedynce były kozy, pan Holy Wars nie ma. Były kozy, ja pamiętam, kozy były super szybkie. Moja postać taka piękna. Dobra, możemy. Zobaczmy pierwszego spawna, idziemy na gobliny. A to tu takie noobskie spawny są u nas w okolicy? Tak. Spawna w okolicy, bo mieszkamy ogólnie obok, niedaleko safe zone. To nie znaczy, że są tylko noobskie spawny, tylko są też bardzo mocne spawny, ale... ogólnie to jest wszystko, jest ta mieszanka, wiesz? Dla każdego coś. Mhm. W ogóle no, tutaj są może rybki łowić, są różne rodzaje statków. Są statki, wiesz, takie typowo bitewne, duże, wielkie, takie wiesz... Ale co, dodali jakieś nowe? Tak, dodali statki, które służą na przykład tylko do łowienia ryb, albo do wyławiania jakichś śmieci z wody. Czekaj, bo ja go chciałem wziąć tą. Do łowienia skarbów. Czemu się nie chowa ta? No dobra, chowa się. FM, nie? FM. No ta, to wiemy już co się... Action key. Dobra. No dobra, jestem tutaj. O fakt, ja zrobiłem transfer. Nie chciałem tego, chciałem to zrobić. Zabij sobie pierwsze łapki. Kurde, ale go zabiłem. Dobra, i teraz pod G miałem ten do skinowania. Jak się skinuje? Dokładnie. Lewym, tak? Tak. Dobry, w tym jestem. Patrz sobie nagrobek, zobacz sobie coś. Czekaj. Steelglass, Steelglass potrzebny. A jak się nagrobek? Też FM, otwierasz. I widzisz, a to mi się poszczęściło, kurde, że Steelgrassa, ale ja mam szczęście od razu. Może sobie przestał wykraczyć na przykład Monta, nie? Dobra. Kill Monster 5, Fit coś tam.
Teraz tak, słuchaj, dam ci party. Mhm. Daj tu party. I teraz nowy feature też, który chyba nie znasz nawet. Tam też widzę nowy party. Nie mam czegoś takiego jak loot all albo coś? Nie ma loot all, to jest trochę tak właśnie. Jest hardcore old school, jak kiedyś. Mhm. Trzeba wszystko, wiesz, pojedynczo lootować. Mhm. Widzisz, zobacz sobie na party w okienko. No widzę. Dali te hotbary ładne, które też dokładnie widać, ile masz hapsów. I masz takie dwie... O, halo, halo. No, coś pykło. Co to było? Jebło no, coś z mikrofonem. Wylał piwo na klawiaturę znowu. Normalnie, kurna. Normalka. A nie ma już takiego jak podwójny skok? Jest, ale jest ale to teraz skill. Skillem. Jest skillem skirmishera. Leap się nazywa. I a działa już mam jako... max skilli wzięte? Działa jako buff i musisz go sobie rzucić, żebyś mógł podwójnie skakać. Punktów tak jeszcze nie masz. No dokładnie. Właśnie zbierasz na kolejne skille. Kurde, ja już się czuję tutaj jak... Co ci powiem, to na początku wydaje mi się, że... Brać ten cały syf do przetapiania, czy nie? Wiesz co, możesz zbierać, to się naprawdę później opłaca. Ale co chciałem powiedzieć, chyba nie ma sensu, żebyś to skinował na początku. Poskinujesz sobie, jak będziesz później na mocniejszych spawnach, na których masz downtime, że wiesz, zabijesz mobki i musisz czekać na respawn. I wtedy będziesz miał czas na skinowanie. Tak to po prostu zbiegaj i zabijaj ich na masę, ile się da, jak najszybciej. Mhm. Jeżeli włączysz sobie GUI, patrzyłeś, gdzie masz fity? Gdzie mam fity? No nie, jakoś nie specjalnie się przyglądałem. Bo to jest teraz taki feature, wiesz, tutaj Darkfallon nie ma owijania w bawełnę, że to są jakieś questy i tak dalej, to wiesz, bardzo głupie questy by były, wiesz, zabij 150 goblinów. Możesz sobie, wiesz, zaplanować rozwój postaci w ten sposób, że patrzysz sobie na tą listę fitów, patrzysz na mapę, gdzie wiesz, gdzie masz dojście, gdzie wiesz, gdzie jakieś spawny są blisko siebie podobne i możesz sobie zaplanować, wiesz, drogę jak najszybciej skillować w górę, nie? Wybierając te fity, które cię interesują. Po prostu iść i zrobić, nie? Znaczy wiesz, no ja to i tak wszystkie po kolei robiłem, jak powiem. Przeważnie można, wiesz, łączyć kilka fitów naraz robić, nie? Bijąc jedne moby, bo wiesz, skacząc między dwoma spawnami, które są blisko siebie. Ale czekaj, ja je muszę zaznaczyć, że je robię? Nie, one zaznaczam nie, one je tylko jak chcę je mieć, robią. Jakby łatwiej je mieć... Tak, tak, możesz śledzenie wybrać i będzie ci się wyświetlało za każdym razem, jak masz progres w danym ficie. Dobra, słabe te gobliny są, miętkie. To nie jest to, co w ewidencji, gdzie wiesz. Ludzie biegali, buffowali nubom gobliny i gobliny zabijały. I potem jeden goblin bił, kurde, wszystkich. Pamiętasz, że już masz 25 tysięcy punktów, więc to nie jest taki start. Już masz masterkę, kurde. Na 100, masz siły dużo. Mógłbyś spokojnie iść na misie. Na misie. Mhm. Czekajcie, bo Morma gwałci jakiś ten. Ma mu pomóc. Normalka, Morma jest przyzwyczajony. Czekajcie, bo ja założę się, że Morma zabije, bijąc te gubliny. Przyleczymy. Dobra. Potionek w ogóle nie mam. Najbardziej się martwię tym windowaniem. Dobra, co tam ludzie? Są nekrofil, ograbił zwłoki, powiedział, kurczę, dobry jestem. No to kurde, tak jest. To jest brutalne życie tutaj goblinów. Nie będą miały letko ze mną. Przyje. Dobra. Już mi się znudziły gobliny. Też potrzebuję więcej adrenaliny. Mhm. Na misie. Na północ. Zasuwaj na wyspę. Czekaj, na bo ja mu w ogóle mapę albo muszę na dark zobaczyć. Blogy. Chodźmy na misie. Tam jesteś z nim? Jestem. Czy ja muszę zawindować sobie mojego tego świniaka na... Tak, muszę. No, wskazane. No siema. Ten. No. Mormo, gobliny cię zabiły. Mormo, uratowałem cię życie. Serio? Tak, gobliny zabiłem wszystkie. Dobrze. Już tu uznaliśmy, że tu już nam się nudzi, idziemy dalej. Dobra, dawaj ze mną. Czekaj, gdzie ty jesteś? Nie waypoint. Ma jakiegoś takiego, że klikam i widzę wasze wszystkie te? Ła, ale waypoint! No, to jest ten możesz kolor? Jechać. Tak, tak. Zajebiste. To mi się podoba. Są trzy różne kolory nawet waypointów, czyli możesz sobie rozstawiać, wiesz, na przykład. Masz jest personalne zbiórka. Waypointy, klanowe waypointy i part waypointy. Nice. Bardzo przydatne w PvP, czyli wiesz, są też trzy kolory, no, tak jeszcze, nie? Do koordynacji grupy. Dokładnie. Pewnie nagle przykład. Jak jest atak, to się 20 waypointów pojawia i nikt nie wie, o co chodzi. To nie jest do końca.
Można sobie ustawić dla każdego. Można sobie dla każdego ustawić, czy może stawiać wypłaty, czy nie może po prostu. Czyli wiesz, dajesz po prostu opcję stawienia wypłaty tylko dla osób, które są, wiesz, zgrane. Czy jest godny, i czy wiedzą, nie, co robią, i wtedy masz spokój, nie? Nie musisz każdemu dawać. Chłopaki się loguje jak coś. Postaram się zalogować. Dobra, tak jak wyruszamy na przygodę.